Unią 1-2. Nasi dzisiejsi goście, jeżeli patrząc na mecze wyjazdowe, to sześciokrotnie zwyciężali, pięciokrotnie remisowali. Jeżeli chodzi o mecze wiosenne, wyjazdowe, to cztery zwycięstwa, jeden remis, jedna porażka. Porażka Ostrowcu z Krzo 0-1, remis 1-1. Dwa do jednego z Wólczanką w Wólce Pełkińskiej, 3-0 w Rzeszowie z Koroną i 4-2. Nasza drużyna Rudę która w dalszym ciągu jeszcze liczy się w walce o awans do drugiej ligi. Podlasie wygrało 2-1. Słowodowica 1-1. I ostatnie przymierze zakończyło. Skowianku 0-1 i z rezerwami Krakowi 0-6. Siarka Tarnobrzeg to klub, który powstał w tym samym roku co nasze Podlasie, czyli w 1956. W tej chwili klub ten to spółka akcyjna, która powstała prawie 9 lat temu. Patrząc na skład, to najciekawszą postacią w składzie Siarki jest trener, który trenuje Siarkę od 16 grudnia 2020 roku, a więc już po tej porażce tutaj u nas Białej Podlaskiej 2-3. Jest nim Sławomir Majak, lata 1995-2000, 22-krotny reprezentant Polski seniorów. Ja do tej pory pamiętam jego gola w lidze, kiedy to grając w Widzewie wywalczył tytuł mistrza Polski. Był w sezonie 1997. Pamiętam, że w Warszawie wygrała 2-3. Jednym z zdobywców goli był właśnie Sławomir Majak. Serdecznie pana Sławomira witam. Największym sukcesem Siarki to miejsce w Ekstraklasie w sezonie 1992-93. Dwukrotna gra w tej ósmej finału było to w oraz wicemistrzostwo Polski juniorów na 19 w 1979 roku. W sezonach 93-94, 95-96 Siarka występowała w najwyższej klasie rozrywkowej. Piłkarzy tarnobrzeskiego klubu dostrzegali wtedy selekcjonerzy reprezentacji Polski. Andrzej Kobyleński był uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie, gdzie polski zespół zdobył srebrny medal. W kadrze występował też Cezary Kucharski. Później było wiele gorzej. W 2004 roku Siarka spadła nawet do czwartej ligi i występowała w niej przez 5 sezonów. W 2009 roku awans do trzeciej, a po 3 sezonach do drugiej ligi i występy w niej do czerwca 2019 roku. Do tej pory Podlasie z Siarką rozegrało 10 spotkań. Dwukrotnie wygrywało, 2 razy był remis i 6 porażek. W bramkach 10-21. Zanim przedstawię składy obu zespołów, a więc Siarki Tarnobrzeg oraz kilka chwil o sponsorach i partnerze technicznym naszego klubu w rundzie wiosennej sezonu 2021-2022. Głównym sponsorem jest miasto Biała Podlasie, następnie województwo lubelskie, partner RPS Podlasie podczas rozgrywek. Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pomagają też klubowi znacząco Parowski Developer, California Trailer, przedsiębiorstwo Amel Elżbiety Dębowskiej, Opal Sebastian Johnson, Nowoczesna Kultownia Budowlana, Prykomand Biała Podlaska, Centrum Handlowe SAS, Europejskie Centrum Rehabilitacji i Psychologii, Maronek z Biała Podlaska, Fabryka Ciała, PEC Biała Podlaska, Rolety.eu,
oraz licencjonowany dystrybutor Pumela AMH365 Sport i firma Etmus. Serdecznie dziękujemy za wsparcie. Spotkanie dzisiejsze poprowadzi trójka sędziów z Płocka. Jako główny Damian Szczytniewski, pomagać mu będą Jarosław Machowski i Bartosz Rosiak. A za chwilę na boisku odbędzie się miła uroczystość wręczenia specjalnej pamiątki dla Kamila Kosoła, który niedawno rozegrał 200. mecz w barwach Podlasia Biała Podlaska. Fundatorem prezentu są Marek Andrzejuk, Marek Kajs, Henryk Sekwiński, Stanisław Kulgawczuk, Ryszard Zwied, Mateusz Połynka i Cezary Chińce. I właśnie pan Cezary Chińce wręczy tą pamiątkę, taki duży portret Kamilowi Kosołowi. Zapraszamy Kamila na chwilę. Duże brawa Kamilowi. Bardzo zachęcam. Dziękujemy Kamil za te 200 spotkań i następne 200 przed tobą. Robiłeś dla Podlasiaka! I szybciutko składy. Nie istujemy! To ja zostawię u was. W bramce zespołu gości Maciej Kowal, z numerem 6 Marcel Tyl, z numerem 8 Iwan Agudo Martinez, z 10 Mateusz Janeczko, z 11 Marcin Stefanik, z 20 Bartosz Surkowski, z numerem 28 Kamil Adamek, z numerem 30 Kacper Józefiak, z 37 Michał Bierzało, 77 Paweł Rogala i 97 Piotr Kwaśniewski. Paweł Mróz, Cezary Stańczyk, Aleksandr Jacenko, Krzysztof Zawiślak, Wojciech Wieniasz i Szymon Kaliniec. Trenerem siarki, jak wspomniałem wcześniej, Sławomir Majak, drugim trenerem Dariusz Dół, trenerem bramkarzy Jakub Zolak, trenerem przygotowania fizycznego Dawid Korona, kierownikiem drużyny Artur Sztuczny i fizjoterapeutą Adam Kumor. W naszej bramce Mateusz Małecki, z numerem 2 Krzysztof Sala, z numerem 3 Marcin Fidzie, 6 Erwin Batonko, 7 Kamil Kocoł, 8 Tomasz Nieścierów, 10 kapitan drużyny Maciej Wojczuk, 13 Mariusz Mielewski, z 15 Mateusz Jarzynka, z 20 Kiel Spring i numerem 77 Tomasz Andrzejów. W rezerwie Krystian Bartoszek, Gabriel Mierzyński, Nazim Bagiro, Kacper Dmitruk, Jakub Kobyliński, Borys Piotrowski, Paweł Szatała. Trenerem jest Rafał Borysiuk, drugim trenerem Kamil Bartoszuk, trenerem bramkarzy Mateusz Bożyn, trenerem analitykiem Grzegorz Nowak, kierownikiem drużyny Adrian Łasiuk, a fizjoterapeutą Paweł Kudry. Na zakończenie jeszcze dodam, że spojrzałem skład siarki sprzed niecałych 2 lat. Z tego słynnego meczu zakończonego zwycięstwem Podlasia 3-2, to 6 piłkarzy aktualnie przebywających na boisku grało w tamtym meczu. Wszystkich kibiców, którzy nabyli bilety, informuję, żeby trzymali te bilety, ponieważ tak jak w poprzednim meczu z Wrocławiem i Krakowem, tak teraz, ale tym razem posiada aż 5 voucherów
do restauracji Umazu Sushi & Thai. Tak więc proszę trzymać bileciki, losowanie numerów odbędzie się w przerwie dzisiejszego spotkania. Bravo, bravo.
Dzień
Ozetel! 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 Ozetel!
Ty! Uwaga! Uwaga!
25 minucie żółtą kartką uwolniony zawodnik Podlasia Tomasz Andrzejów. Ja nie mogę być, to są dwie!
Stop!
8 minucie. Bramkę dla Podlasia zdobył Mariusz Chmielewski. Dawaj, 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 daw
W 43 minucie wyrównującego gola zdobył Marcel Tyl, numer 6. Dobiegła końca pierwsza część meczu. Podlasie remisuje z Siarką Tarnobrzeg. Prowadzenie dla naszej drużyny zdobył w 38 minucie Mariusz Chmielewski. 5 minut później wyrównał Marcel Tyl.
informuje, że w toczonych równolegle innych spotkaniach Chełmianka przegrywa z rezerwami Krakowi 0-1, Korona przegrywa z Krzo 0-1, a Paulo!
Brawo!
Na środku, bo nie ma pani! Druga strona! Siarki nastąpiła podwójna zmiana w 59 minucie. Boisko opuścił Mateusz Janeczko, a za niego pojawił się z dwójką Paweł Mróz. Natomiast za Pawła Rogale, grającego z numerem 77, wbiegł na boisko z numerem 25 Szymon Kaliniec. Oh, yeah.
Proszę.
W 72 minucie w naszej drużynie boisko puścił Erwin Machonko, a pojawił się z numerem 5 Borys Piotrowski. Zmieniły się wyniki dwóch innych spotkań. Korona Rzeszów remisuje z Krzo 1-1, a Stalowa Wola powiększyła przewagę nad Tomasowią do 2-0. W pełni w dalszym ciągu wynik meczu z Krakowią drugą 0-1.
Dzień dobry.
81 minucie drugiego gola na siarki zdobył Kamil Adamek, numer 28. Wcześniej w zespole gości nastąpiła zmiana. Boisko opuścił zdobywca pierwszego gola Marcel Tyl, a pojawił się z numerem 7 Aleksander Jacenko. Thank you.
85. minuta. Wojsko opuścił Kamil Kocoł w naszej drużynie, a pojawił się Jakub Kobyliński z numerem 14. W 86 minucie Wojsko opuścił zdobywca drugiego gola na siarki Kamil Adamek, a gra z numerem 13 Krzysztof Zawiślak. Żółtą kartką pomijany Borys Piotrowski. Oh!
W zespole gości rzutu kartką upomniany Iwan Agudo Martinez z numerem 8. Gości zakończyło się spotkanie trzecioligowe Podlasia Biała Podlaska z Siarką Tarnobrzeg. Dziękujemy piłkarzom obu drużyn za ciekawe spotkanie. Gratulujemy gościom zwycięstwa. W ten sposób Podlasie skończyło granie w Białej Podlaskiej z zespołami z trzech pierwszych miejsc tabeli. Niestety wszystkie mecze zostały przegrane, ale teraz czeka nas pięć spotkań z zespołami klasyfikowanymi niżej. Za tydzień nasza drużyna zagra w Sieniawie z Sokołem w niedzielę 22 maja o godzinie 16. Ja Państwa zapraszam
na 28 maja, na sobotę, na godzinę 15, kiedy rywalem Podlasia będzie Tomasowia Tomaszów Lubelski.